Cześć, witam Was serdecznie na premierze nowej edycji kursu Freelancer Stron, czyli jak zarabiać na stronach internetowych i pracować jako freelancer. Pokażę Wam dzisiaj, co w tym kursie jest, jak on wygląda, dlaczego w ogóle go odświeżyłem i dlaczego warto z niego skorzystać. Tak więc zaczynajmy. Wow! Kurs Freelancer Stron to jest jeden z moich pierwszych kursów, jakie w ogóle stworzyłem, czyli tak naprawdę stworzyłem go już parę lat temu. Mimo że merytoryka naprawdę była dobra i sama się broniła, o tyle uważam, że ta warstwa, ta cała otoczka, czyli to jak opowiadam, jak ten kurs prowadzę, nie było jeszcze doskonałe, no bo po prostu nie miałem w tym wprawy. I właśnie dlatego zdecydowałem się odświeżyć ten kurs. Tak więc zrobiłem kilka rzeczy. Po pierwsze, usunąłem wszystkie rzeczy, które są nieaktualne. Po drugie, dodałem jakieś moje nowe przemyślenia, które przez te parę lat się pojawiły. I po trzecie, najważniejsze, nagrałem cały kurs od deski do deski, wszystkie lekcje od nowa. W taki sposób, żeby go po prostu się lepiej oglądało, żeby lepiej się tu wiedzę przyswajało. Na pewno. Dlatego teraz ten kurs jest zarówno merytoryczny, jak i jest fajnie prowadzony. I naprawdę uważam, że to jest świetna opcja dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak zarabiać na stronach internetowych. Dla wszystkich, którzy na przykład już wiedzą, jak tworzyć strony, ale jeszcze nie wiedzą, jak je sprzedawać. Dla wszystkich, którzy chcą sobie dorobić po godzinach, czy po prostu popracować jako freelancer, a nawet założyć własną działalność, bo tak naprawdę te wszystkie aspekty się pokrywają. Dlatego, co jest w tym kursie? Dobrze, tak wygląda nowa odsłona kursu. Tutaj co prawda ilość lekcji i czas jeszcze się zmieni, bo tego nie zaktualizowałem. Cena przez tydzień zostanie taka, jaka jest, czyli to jest stara cena, później już będzie nowa. Natomiast link do kursu macie w opisie, więc możecie sobie przejść i na spokojnie to wszystko przeczytać. Natomiast kurs jest podzielony na 6 modułów. Szukanie zleceń, rozmowa z klientem. Tutaj zobaczycie, jak szukać zleceń, gdzie szukać zleceń, jak rozmawiać z klientem, jakie pytania klientowi zadawać i dlaczego właśnie takie. W drugim module pod tytułem umowa, zaliczka płatności omówimy sobie takie kwestie techniczne związane właśnie z umowami, czyli co powinno być na umowie i dlaczego. Punkt po punkcie wyjaśniam, co powinno się znaleźć na umowie pomiędzy Tobą a potencjalnym klientem. Jak wycenić projekt? Właściwie wycenić na dwa sposoby. Pierwsze, jak wycenić go czasowo, czyli ile nam czasu zajmie wykonanie takiej strony, czy dzień, czy dwa, czy tydzień. A druga sprawa to jest, jak wycenić go już w złotówkach, czyli ile właściwie za ten projekt wziąć. A nawet jak taką wycenę przedstawić klientowi. Dodatkowo poruszymy kwestię zaliczki, czy brać, czy nie, jeśli tak, to ile i jak zabezpieczyć się przed brakiem płatności. W module trzecim pokażę Wam, na jakie etapy można podzielić sobie budowę strony internetowej, gdzie szukać inspiracji, jak organizować materiały, które zbieramy od klienta, na jakie właśnie etapy podzielić tą budowę strony, czyli jakieś planowanie, szkice, później kodowanie. Czy stosować silnik darmowy taki jak WordPress, czy może tworzyć swój autorski własny CMS. Jak te postępy pracy przedstawiać klientowi. W kolejnym module pomówimy trochę o hostingu, rejestracji, domeny, na kogo to, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej, jak wybrać, na co zwracać uwagę przy tym hostingu. Jest też jeden odcinek, który pokazuje Direct Admin. Natomiast to jest tylko taki mały dodatek. W module piątym porozmawiamy o rozliczaniu się z klientem, czyli w jaki sposób się z klientem rozliczać, bo mamy różne sposoby. Pokażę Ci plusy i minusy tych sposobów. I co zrobić, żeby klient na końcu polecał Cię dalej, czyli żeby ta śnieżna kula się toczyła cały czas i żeby Ci nowi klienci przychodzili już sami. I w module szóstym porozmawiamy trochę o portfolio. Powiem kilka wskazówek, jak budować portfolio, co tam powinno być na tym portfolio, czego nie warto w portfolio umieszczać. A także trochę rzeczy, czego warto dalej się uczyć, będąc freelancerem, czy tak naprawdę, czego po prostu warto się dalej uczyć. Dodatkowo, do tego wszystkiego jako bonus załączam dwa pliki, to jest taki przykładowy brief, też omawiam brief na kursie. Co to jest ten brief, po co go robić i przykładową ofertę, którą możemy podesłać klientowi. W kursie tak naprawdę też jest przykładowa umowa i też tą umowę oczywiście omawiam, więc ten kurs jest tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcą pracować jako freelancer, być przedsiębiorcą, chcą sobie dorobić po godzinach, więc generalnie dla wszystkich, którzy chcą zacząć zarabiać na stronach internetowych lub tak naprawdę też na grafikach, bo zasada działania jest dokładnie taka sama. Na kurs daję gwarancję satysfakcji, to oznacza, że każdy może skorzystać z tego kursu, kupić go,
przerobić sobie kawałek i uznać, że jeżeli mu się nie podoba, nie spełnia moich oczekiwań, to taka osoba może w ciągu 30 dni do mnie napisać i ja zwracam wszystkie koszty co do grosza. Ponieważ jestem po prostu przekonany o jakości tego kursu, dlatego taką satysfakcję daję. Całą odpowiedzialność potencjalne, całe ryzyko biorę na siebie. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się znaleźć trochę czasu, żeby ten kurs odrestaurować. Naprawdę uważam, że jest tam masa wiedzy. On już wcześniej się bronił merytorycznie, natomiast sposób prowadzenia właśnie był niedoskonały. Teraz cały został nagrany od nowa, więc uważam, że znacznie lepiej czy przyjemniej się ten kurs przerabia, a wiedzę znacznie łatwiej się wchłania. Dlatego bardzo polecam wszystkim, którzy są zainteresowani zarabianiem na stronach internetowych czy pracą freelancera. That sounds awesome. Przez tydzień czasu, czyli do następnego czwartku, będzie można ten kurs jeszcze kupić po starej cenie, taką jaką tutaj widzicie, czyli 87 zł. Przypominam, że to jest cena sprzed kilku lat, więc to jest stara cena, natomiast to już jest nowy kurs. Dlatego przez parę dni jeszcze jest taka promocja, można z niej skorzystać. Później oczywiście ta cena trochę urośnie. Więc łącząc to z gwarancją satysfakcji, myślę, że nie ma na co czekać. I słuchajcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim kursem, no po prostu ja odsyłam do linku w opisie, tam macie wszystkie szczegóły. Zapraszam do nich, wszystkiego się tam dowiecie. Trzymajcie się, cześć!